Historia elektrycznych kolei dojazdowych należy zacząć od spółki Siła i Światło, która została powołana jako jedna z pierwszych w wolnej Polsce w jesienią roku 1918. Spółka ta zajęła się z jednej strony energetyką, czego pamiątką do dzisiaj po jej działalności jest elektrownia w Pruszkowie. Drugim jej pionem działalności był transport, szczególnie transport szyną. Istniejącymi do dzisiaj pamiątkami po jej funkcjonowaniu są tramwaje w Zagłębiu Dąbrowskim, które zostały wchłonięte przez sieć tramwajową, która działa w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i w Zagłębiu, a także elektryczna kolej dojazdowa, dzisiaj działająca jako warszawska kolej dojazdowa, łącząca Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim. Budowa kolei rozpoczęła się w roku 1925, zakończyła się w roku 1927. Nie byłaby możliwa bez udziału kapitału brytyjskiego. Wyjątkiem po budowie brytyjskim jest również zakup taborów w Wielkiej Brytanii. Tabor, jaki sprowadzono dla elektrycznych kolei dojazdowych, były to wagony angielskie późniejszej serii N80. Były to typowy tabor dla sieci tramwajowych, dla kolei lokalnych, budowany w latach 20. Jego funkcjonowanie pozwoliło na jego działanie przez długi, długi czas, bo był użytkowany przez ponad 45 lat. W momencie, kiedy skończyła się II wojna światowa, zarząd EKD zdawał sobie sprawę z tego, że te 40 wagonów angielskich to będzie zbyt mało na potrzeby obsługi pasażerów. Poza tym miały już jednak swoje lata, w związku z tym wymagały też stopniowych remontów, napraw i trzeba było też myśleć o nowym taborze. W pierwszym rzędzie liczono na to, że umowy, jakie zawarła Polska w tym czasie ze Szwecją, pozwolą na zakup taboru tramwajowego, być może wykorzystanie go również dla potrzeb elektrycznych kolei dojazdowych. Niestety żelazna kurtyna, jaka zapadła w końcu lat 40., spowodowała, że tego typu transakcje nie doszły do skutku i trzeba było się oprzeć na taborze wyprodukowanym w Polsce. Konieczność zakupu polskiego taboru spowodowała, że zaczęto szukać możliwości projektowania taboru w Polsce, ewentualnie zakupu jakiegoś taboru produkowanego w kraju. Pierwszą przymiarkami były wagony tramwajowe, których rozpoczęto produkcję w końcu lat 50., wagony typu 13N. Próbę z takim wagonem przeprowadzono na ulicy Niemcewicza. Nie była to próba niestety udana. I ponieważ kolejarze byli też dość sceptycznie nastawieni w ogóle do całej idei wagonu PCC, w związku z tym z tego rozwiązania dość szybko zrezygnowano. Później projektowaniem nowego taboru dla warszawskiej kolei dojazdowej zajął się już Pafawag oraz Oberes z Poznania. I w ten sposób w połowie lat 60. Była gotowa koncepcja takiego pojazdu. Ponadto do zaprojektowania jego wyglądu, jego designu włączył się Instytut Wzornictwa Przemysłowego z Warszawy, pokazując w połowie lat 60. propozycję wyglądu pojazdu, który miał już wygląd zgodny z ówcześnie panującymi trendami, a więc był to pojazd kanciaty z dużą liczbą przeszkleń w ścianach bocznych, w takim właśnie stylu, jaki panował w tym czasie. Prototyp typu 101N został ukończony w roku 1969 i został przysłany do Grodziska Mazowieckiego, gdzie rozpoczęły się jego próby uruchomienia i rozpoczął również jazdy z pasażerami. Zebrał sporo negatywnych opinii. Właśnie większym problemem był jego wygląd, szczególnie duża liczba okien, która szczególnie w porze letniej przy dużej ilości pasażerów powodowała zaduch we wnętrzu, na co pasażerowie bardzo sobie narzekali. Pojazd ten różnił się od później produkowanych jednostek. Jednostka już wyglądająca tak jak późniejsze jednostki seryjne, był to drugi z kolei prototyp już typu 101NA, który otrzymał na PKP oznaczenie EN9402. Miał już wygląd typowy dla jednostek seryjnych. Były tylko niewielkie różnice w postaci innych płatów drzwi zastosowanych. Kolorystyka, wszystko było już takie, jakie stosowano w jednostkach seryjnych. Ta jednostka odbyła pierwsze próby w roku 1972 i później już w następnym roku zostały do ruchu wprowadzone jednostki serii N94. Drugi z prototypów został wykonany już po zebraniu doświadczeń z jazd N9401. Jednostka ta różniła się od pierwszej jednostki długością, była dłuższa o 1 metr. Miała wygląd taki sam, jak później produkowano już jednostki seryjne.
Była również prezentowana na targach poznańskich. W listopadzie 1971 roku przybyła do Grodziska Mazowieckiego i tu rozpoczęła już jazdy próbne. Pierwszą z jazd próbnych odbyła na trasie z Grodziska i Podkowy do posterunku Skrzyżowanie, już nie istniejącej jeszcze o rozjeździe do Włoch. W późniejszym czasie, po tym w miarę już pozytywnym jej przyjęciu przez kolej, została uruchomiona produkcja serii na kolejnych jednostek. W tym roku przypada 5. rocznica wycofania z eksploatacji jednostek elektrycznych z serii EN94. Pojazdy pracowały na linii WKD w latach 1972-2016, przemierzając w tym czasie łącznie ponad 110 milionów kilometrów i obsługując tysiące pociągów osobowych. Średni przebieg każdego z pojazdów eksploatowanych na linii WKD wyniósł blisko około 3 milionów kilometrów, zaś najwyższy odnotowany na jednostce EN94-10 to 3 500 000 kilometrów. Podczas wieloletniej służby pojazdy serii EN94 na stałe wpisały się w krajobraz zachodniego Mazowsza, zyskując uznanie wśród pasażerów WKD, ceniących sobie punktualność kolejki wynikającą z ich bezawaryjności. Produkcja seryjna jednostek serii EN94 rozpoczęła się w 1972 roku od dostarczenia pojazdów z numerami 03 i 04 w maju tego roku. Dalsze dostawy odbywały się sukcesywnie do grudnia 1972 roku po 4-5 pojazdów miesięcznie. Ostatnie dwa egzemplarze jednostek o numerach 39 i 40 zostały przekazane na ewidencję lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim dokładnie 30 grudnia 1972 roku, co pozwoliło na prawie całkowite zastąpienie wysłużonych pojazdów serii EN80 budowy angielskiej. Pojazdy były eksploatowane w składach po dwie jednostki, połączone ze sobą za pośrednictwem sprzęgów samoczynnych systemu Scharfenberga, a także kabli sterowania wielokrotnego. W całym składzie złożonym z dwóch jednostek serii N94 łącznie było 520 miejsc, w tym ponad 160 siedzących i reszta stojących. Konstrukcja pojazdów serii N94 została oparta na rozwiązaniach wykorzystywanych przy produkcji innych jednostek elektrycznych i lokomotyw dla polskich kolei państwowych. Składały się na nią dwa człony osadzone na trzech wózkach, z których dwa skrajne były napędowy, a środkowy wspólny, na którym opierały się obydwie części pojazdów, był wykonany w systemie Jacobsa i był wózkiem wspólnym. Napęd jednostek stanowiły cztery silniki elektryczne prądu stałego typu LKC310 o łącznej mocy 226 kW, pochodzące z lokomotyw serii SM30 i produkowane przez wrocławską firmę Dolmel. Sterowanie pojazdem odbywało się za pomocą nastawnika sterującego wałem kółakowym, nadającym odpowiednie napięcie na silniki trakcyjne i zwiększającym ich moc. Hamowanie jednostki odbywało się w sposób pneumatyczny z wykorzystaniem hamulca systemu Oerlikon, uruchamianego za pomocą zaworu głównego znajdującego się w kabinie maszynisty. Większe zmiany w historii jednostek EN94 zostały dokonane w latach 1991-1994 podczas napraw głównych przeprowadzonych w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Bydgoszczy. Dokonano wówczas wymiany siedzeń z miękkich skajowych na twarde wandaloodporne wykonane z tworzywa sztucznego, drzwi wejściowych z harmonikowych na typu odskokowo-przesuwnego, a także gniazd sterowania wielokrotnego, tworząc dwa gniazda w miejscu jednego gniazda umieszczonego na środku ściany czołowej. Na to powiększeniu i modernizacji kosztem łącznie czterech miejsc siedzących w przestrzeni pasażerskiej uległy kabiny maszynisty, a na dach pojazdów zostały dodane trzecie górne reflektory zgodnie ze standardami polskich kolei państwowych. Wygląd zewnętrzny pojazdów również uległ zmianie. Usunięto metalowe listwy ozdobne zamocowane do ścian czołowych i bocznych pudła, zastępując je lakierem. Dodatkowo do malowania został dodany żółty kolor ścian czołowych, obowiązkowy w tamtym okresie. Pojazdy zyskały również lusterka przymocowane do kabin maszynisty. Po utworzeniu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w lipcu 2001 roku, pod koniec tego samego roku zmieniono malowanie jednostek serii N94 na obowiązujące do końca ich eksploatacji. Malowanie składało się z kolorów białego, granatowego oraz czerwonego z logiem WKD na środku ściany bocznej.
Ponadto w latach 2003-2008 we wszystkich pojazdach dokonano wymiany okien opuszczanych normalnego standardu na okna uchylne przyciemnione w gumowych ramach. Dzięki temu została zwiększona szczelność termiczna pojazdów. Jednostki serii N94 mogły przewozić łącznie 260 pasażerów, w tym 80 na miejscach siedzących, ławkach po 2 lub 4 osoby oraz 180 na miejscach stojących. Dodatkowo były zamontowane 12 miejsc pojedynczych dla osób o ograniczonej mobilności oraz 16 miejsc bocznych, widocznych z tamtej strony pojazdu. Fotele zamontowane we wnętrzu pojazdu pochodzą z lat 90. i zostały zamontowane podczas naprawy głównej wykonanej w 1994 roku w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Bydgoszczy. Do lat 90. we wnętrzu jednostki były zamontowane miękkie fotele z gąbką. Kabina maszynisty jednostki serii N94 składa się z niezbędnych przyrządów zapewniających możliwość prowadzenia pociągu. Należą do nich nastawnik jazdy wraz z nastawnikiem kierunkowym nadającym kierunek jazdy, hamulec główny systemu Oerlikona oraz przełączniki zapewniające funkcjonowanie podzespołów. Składa się on również z amperomierzy i woltomierzy wskazujących na natężenie i napięcie prądu elektrycznego, a także systemów bezpieczeństwa firmy Kapsch zapewniających łączność z dyżurnym ruchu, który znajdował się i dalej znajduje się w Komorowie. W skład pulpitu maszynisty wchodzą ponadto manometry wskazujące ciśnienie w przewodzie głównym oraz prędkościomierz wskazujący prędkość pojazdu w trakcie jego pracy. Aktualnie prędkościomierz nie jest używany z racji tego, że znajdujemy się w hali Izby Tradycji EKDWKD na wystawie. Nad pulpitem maszynisty znajduje się tablica kierunkowa w postaci tzw. filmu przewijanego przez maszynistę przed rozpoczęciem trasy pociągu. Zawiera one wszystkie stacje docelowe, do których kursowały jednostki serii N94, od Warszawy przez Podkowę Leśną, Milanówka, Komorowa, aż po rodzaj pociągu służbowy lub też zarezerwowany dla osób wynajmujących pojazdy od WKD. Wygląd pulpitu jednostek serii N94 został zmieniony w latach 90. podczas naprawy w ZNTK Bydgoszcz, kiedy to dostosowano go do wcześniej panujących standardów i zastosowano materiały spełniające zasady ergonomii. Od lat 90. ubiegłego stulecia pojazdy były wyposażone w nowy system drzwi odskokowo-przesuwnych zamykanych z pulpitu maszynisty. Drzwi charakteryzował dźwięk uruchamiany przez maszynistę w celu ostrzeżenia podróżnych przed zamknięciem ich. W zmianie taryfy biletowej w pojazdach zamontowane zostały ponadto nowe kasowniki, które automatycznie nadrukowywały daty i godzinę przejazdu oraz numer kasownika. W ostatnim okresie eksploatacji pojazdów przy przejściu międzywagonowym zamontowano koszyki na gazety codzienne typu metro oraz ulotki informacyjne Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Ponadto zamontowane zostały informacje dotyczące obowiązywania wspólnego biletu ZTM KMWKD na terenie Warszawy oraz stref pierwszej i drugiej, cen biletów obowiązujących na terenie miasta stołecznego Warszawy, a także informacji o możliwości zakupu biletu poprzez aplikację mobilną w telefonie komórkowym. Ponadto zamontowane zostały broszury z informacją na temat cen biletów jednorazowych obowiązujących na linii WKD oraz należności koniecznych do wniesienia w przypadku braku biletu. W tym miejscu znajdowały się kamery monitoringu obserwujące przestrzeń pasażerską podczas jazdy pociągu. Sygnalizowała to naklejka o obecności kamer monitoringu, a także obecne były informacje na temat Agencji Ochrony Zubrzyckiej strzegącej wówczas linię WKD. Ostatnim dniem eksploatacji pojazdów był 27 maja 2016 roku, kiedy to zorganizowane zostało pożegnanie jednostek kursujących na specjalnie uruchomionych pociągach. Ostatni kurs wykonany jednostkami elektrycznymi serii N94 odbył się 27 maja 2016 roku na trasie Warszawa-Śródmieście WKD, odjazd o godzinie 19.05, Grodzisk Mazowiecki-Radońska, przyjazd o godzinie 20.04. Na przejazd ten wydawane były specjalne bilety okolicznościowe. Thank you.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem eksploatacji pojazdów serii N94 wśród pracowników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa powstała inicjatywa upamiętnienia pojazdów poprzez okolicznościowy napis, który został naniesiony na cztery jednostki wykonujące ostatnie kursy w dniu 27 maja 2016 roku. Ponadto 6 dni wcześniej, 21 maja w sobotę, wykonano też kilkanaście specjalnych kursów podczas dnia nazwanego jako ostatnia sobota z N94. Jednym z zachowanych egzemplarzy wchodzących w skład eksponatów Izby Tradycji EKD-WKD jest jednostka N9440, która podobnie jak jednostki wykonujące ostatni kurs w dniu 27 maja została przeznaczona do zachowania. Ogólny przebieg jednostki wynosi 2 951 939 km po ponad 44 latach służby. Po zakończeniu eksploatacji w następnych miesiącach 2016 roku pojazd został poddany szczegółowej renowacji. W warsztatach Warszawskiej Kolei Dojazdowej zyskał odnowione malowanie, a także odświeżone wszystkie detale we wnętrzu i na zewnątrz pojazdu. Od 2012 roku wycofywane z eksploatacji jednostki serii EN94 były wystawiane na sprzedaż. Większość z nich kupowały firmy zajmujące się skupem złomu, zaś jednostki były kasowane. Jedynym wyjątkiem był tutaj los jednostki serii EN94 o numerze 09, która została zakupiona przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach. 26 sierpnia 2014 roku jednostka ta została przetransportowana w okolice stacji PKP w Pruszkowie, gdzie po rozdzieleniu członów zostały one przetransportowane lawetami do ośrodka w Pionkach. Na miejscu N94 ponownie została złożona w jedną całość i do dnia dzisiejszego służy strażakom w ich szkoleniu. Po całkowitym wycofaniu z eksploatacji jednostek serii EN94 w dniu 27 maja 2016 roku wszystkie zespoły, które do tego dnia pozostały w ruchu, Warszawska Kolej Dojazdowa postanowiła pozostawić dla potomnych. Większość z nich spółka zaplanowała jednak sprzedać lub udostępnić podmiotom zainteresowanym zachowaniem pociągów dla potomnych bądź wykorzystaniem ich jako restauracji. Pierwszym i jak dotychczas jedynym zainteresowanym była tworząca się w Skierniewicach restauracja o nazwie Stacja Zwierzyniecka. 16 sierpnia 2016 roku zespół po rozdzieleniu członów w Grodziskiej Elektrowozowni WKD został przetransportowany lawetami na ulicę Zwierzyniecką w Skierniewicach w nowe miejsce postoju. Niebawem rozpoczęły się prace renowacyjne przy poszyciu pudła oraz przygotowywaniu wnętrza do pełnienia funkcji kawiarni. Zespół otrzymał całkowicie nowy schemat malowania, nawiązujący pośrednio do dawnych odcieni jednostek serii EN94, jak i innych pociągów eksploatowanych na sieci PKP. Do czasów współczesnych, to jest do 2021 roku, w Grodzisku Mazowieckim zostało zachowanych 6 sztuk pojazdów serii EN94. Są to egzemplarze o numerach
17, 23, 25, 34, 35 oraz 40. Wszystkie te pojazdy poza EN-9440 oczekują na decyzję spółki Warszawska Kolej Dojazdowa odnośnie ewentualnego pozostawienia na potrzeby własne przewoźnika lub też przekazanie bądź sprzedaż zainteresowanym podmiotom zewnętrznym. Warto wspomnieć, że elektryczny zespół trakcyjny serii EN-94 o numerze 17 przewidziano do odnowienia w zakresie dostosowania pojazdu do stanu eksploatacji po naprawie głównej z lat 1990-1994. Egzemplarz ten otrzyma kremowo-czerwony z żółtym czołem schemat malowania obowiązujący w tamtym okresie. Po zakończeniu przewidzianych prac renowacyjnych jednostka zostanie dołączona jako druga po EN-9440 podczas kolekcji Izby Tradycji EKD WKD w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto spółka Warszawska Kolej Dojazdowa planuje wykonać renowację wraz z dostosowaniem do wyglądu fabrycznego z 1972 roku kabiny maszynisty wraz ze ścianą frontową pojazdu trakcyjnego serii EN-94 o numerze 16. Kabina ta zostanie wyeksponowana dla zwiedzających w historycznej hali przeglądowo-naprawczej elektrycznych kolei dojazdowych w Grodzisku Mazowieckim.